Dzień dobry. Witamy w przedszkolu integracyjnym. Przywitajcie się z dziećmi. Dzień dobry. Zapraszam Was do zabawy. Zaczniemy od zabawy. O jak miło i wesoło, gdy złotówka krąży w koło. Złoty tu, złoty tam, oszczędności swoje mam. Będę podawała złotówkę i Wy kolejno będziecie podawać sobie. Zaczynamy śpiewać. 3, 4. O jak miło i wesoło, gdy złotówka krąży w koło. Złoty tu, złoty tam, oszczędności swoje mam. Przypatrz się tej monecie, którą masz w ręku. Czy wiesz, jaka cyferka jest na niej? Jedynka, pięknie. Podajemy dalej. O jak miło i wesoło, gdy złotówka krąży w koło. Złoty tu, złoty tam, oszczędności swoje mam. Przypatrz się i jeżeli z przodu jest jedynka, to popatrz, co jest z tyłu. Pięknie. I ostatni raz. O jak miło i wesoło, gdy złotówka krąży w koło. Złoty tu, złoty tam, oszczędności swoje mam. Filipku, obejrzyj i powiedz mi, jaki kształt ma moneta. Pięknie. Daj mi monetę. Dziękuję bardzo. Teraz każdy z Was weźmie swój portfelik w rękę i wyjmie to, co ma i położy przed sobą. Weźcie monetę do ręki i obejrzyjcie ją, jak ona wygląda. Ma jedyneczkę. Ma jedynkę. Pięknie. Błyszczy. Jest okrągła. Srebrna. A dotknijcie brzegi. Jakie ona ma? Takie bardzo równiutkie? Nie. Twarde. Tylko takie twarde. Takie ząbki ma. A dotknijcie na wierzchu. Dotknijcie na wierzchu. Czy ona jest gładka, czy czuć pod nią tą cyferkę? Dotknijcie. Zamknijcie na chwilę oczy. Czuć? Czujecie, że coś wystaje? Dobrze. Dobrze. I teraz uwaga. Powiedzcie mi, czy wy znacie zabawę, jak wybieramy na przykład rzędy i ja mówię orzeł czy reszka? Tak? Pamiętacie, jak podrzucaliśmy monetę i robiłam tak? Na którą, która grupa wygrała i miała orła? Ta była grupa, ta zaczynała. Więc zobaczcie. Orła. Mówimy często, że to jest reszka, tak? A najważniejsza jest ta strona, tak? Najważniejsza, tak? Tam, gdzie jest orzeł, jest najważniejsza strona, a dopiero później z drugiej, z tyłu jest pokazany nominał. Tak to się nazywa. Dzień dobry. Zobaczcie. Pani Iwonka spotkała pana listonosza. Pan listonosz przyniósł coś dla nas. Co to jest? Koperta. No, koperta. A tu co jest? Adres jest. Pięknie. I adres jest przedszkole integracyjne Koszalin, ulica Władysława IV, 143, grupa 6. To do Was? No, myślę, że tak. Otworzymy kopertę i zobaczymy, co tu jest. O, popatrzcie, tu jest list z obrazkami. Ja zaraz Wam przeczytam. Posłuchajcie. Drogie dzieci, wysyłam do Waszego przedszkola mojego współpracownika Krasnala złotóweczkę z ważnym zadaniem. Ma on zapoznać Was, kochane dzieci, z ekonomią, czyli nauką o pieniądzach. Odkryjecie razem z nim tajemnicę pieniędzy.
Myślę, że krasnal spisze się na medal, a dla was to będzie miła zabawa. Z pozdrowieniami, Ekonomiusz Wielki, król krasnali. Zobaczcie, jak wygląda list od... Ale krasnale nie istnieją. A dlaczego nie istnieją? Bo nie istnieją. Ale tak, to jest list. A teraz zobaczymy, co mamy w tej paczce. Tak. Na pewno pieniądze. O, może pieniądze, może jakieś skarby? Zobaczymy. Pomóż mi Nikodem tu odwiązać. Coś tam dzwoni. O, coś tam dzwoni. Krasnal. O, zobaczcie. Kogo mam? Krasnal. A jak w liście napisane było? Jak się ten krasnal nazywa? Krasnal Złotóweczka. Krasnal Złotóweczka. Usiądź pięknie. I teraz powiedzcie mi, dlaczego ten krasnal nazywa się Złotóweczka? Kub, nie pytam. Kubuś? Złotówkę. A chowa papierowo. Złotówkę. Papierowo. A powiedzcie mi, tam było w liście bardzo trudne słowo. Ekonomia. Co to było? Nauka o pieniądzach. Pięknie Maja słuchała. Nauka o pieniądzach. Czy każdy z was ma pieniążki? Ja mam. A macie? A gdzie je trzymacie, Wiktor? No teraz w ręku, a w domu gdzie trzymasz? W portfelu. W portfelu. A Kubuś gdzie trzyma? W skarbonce. W skarbonce. A Zosia? W portfelu. Też w portfelu. A Piotruś gdzie trzyma w domu? W portfelu. Też. A Diana? Też w portfelu. A czy w innym miejscu? W skarbonce. A Wiktoria? W skarbonce. Też w skarbonce. Czy ktoś gdzie... A ja w pudełku trzymasz. Dobrze. A ty w kieszeni. Dobra. Krasnal Złotóweczka będzie się przyglądał, jak dzieci pięknie siedzą i pięknie rozmawiają, ale musi być bardzo, bardzo cicho. Portfeliki proszę położyć na razie z tyłu. One nam są w tej chwili niepotrzebne. Było powiedziane, że będziemy dzisiaj uczyć się o pieniądzach. I teraz ja położę przed wami takie pieniążki. To są prawdziwe pieniążki. I teraz uwaga, przyjdzie do mnie może Natan i wybierze 5 zł. Czy wiesz, które to jest 5 zł? No pięknie, bezbłędnie. Jaka cyfra jest? 5. Pięknie. Przyjdzie do mnie może Natalka i wybierze 2 złote. Musisz podnieść do góry, żeby było widać. Pokaż dzieciom. Dobrze. I przyjdzie do mnie Tymek i wybierze złotówkę. Coś takiego. Jest, tak? Podnieś do góry. Zgadza się? Tak. Dobrze. I teraz popatrzcie. I co możecie mi powiedzieć o tych pieniążkach? Jak je inaczej nazywamy? Złotówkami. Złotówkami. Waluta, która obowiązuje w Polsce, to jest złoty, tak? Zgadza się. Ale zobaczcie, mamy 1 złoty, 2 złote, 5 złotych. Jak inaczej możemy je nazwać? Czy ktoś wie? Wojtuś? Grosze są jeszcze mniejsze. A jak możemy powiedzieć o tych? Co to są? Ja przed chwilą używałam takiego słowa. Pieniążki, a inaczej jak mówimy na nie? Złotówki. Też. A jeszcze mówimy na nie monety. Powtórzcie. Monety. A czy są jeszcze inne? Jakie? Jakie? Grosze. Grosze, czyli te malutkie, poniżej złotówki, ale są jeszcze inne. A teraz jak nazwiemy te, które położyłam tutaj? Papierowe. Jak inaczej się one nazywają? Papiery, tak. Dychy. Tak, też mamy.
A czy znacie słowo ban? Kno? Pięknie, Maja. To są banknoty. Papierowe pieniążki nazywają się banknotami. Do czego służą pieniądze? Nie, jak chce ktoś powiedzieć, to podnosi rękę. Tymek. Do kupowania jedzenia. Basiu. Do kupowania zabawek. Natala. Do kupowania ubrań. Do czego jesz? Strojów, pięknie. Wojtek. Do kupowania lamp nowych. Do życia. A, do życia, no to tak ogólnie powiedz. Do czego? Do drzew. A co mają drzewa wspólnego z pieniędzmi? Poczekaj. Na choinkę kupić. No to ja się pytam Filipa, no bo on powiedział, że do drzew. No można choinkę kupić, a do czego jeszcze? Do czego jeszcze? Filip? Do gier. A kupowanie gier. Dobrze, to tylko za pieniądze możemy kupić różny towar. Każdy z Was ma na swoim znaczku albo orła, albo reszkę. I teraz do kółek wkładam. Tu jest orzeł, tu jest reszka. Tu jest orzeł i tu jest reszka. Przyjrzyjcie się swoim emblematom. Będziecie spacerować po dywanie. Na przerwę w muzyce ustawiacie się w koło naszych kółek. Zobaczymy, które kółko najszybciej się ustawi. Robicie to bardzo, bardzo cichutko. Pieniądze mówiliśmy, że są ważne. A powiedzcie mi, co możemy oszczędzać, żeby mieć więcej pieniędzy? Kuba, co możemy oszczędzać? Wodę. Wodę. I ja już tu piszę. Woda. Dobra. Kacper? Zlew. Zlew możemy. Możemy oszczędzać gaz. Dobra. Gaz. Tymek? Możemy oszczędzać prąd. Prąd? Pięknie. Ja muszę wstać w takim razie. Ja. Martynko? Nie. Możemy oszczędzać kartki, czyli papier, tak? Ja. Czy coś jeszcze? Pieniążki. Możemy oszczędzać pieniądze. Dobra, to ja już muszę tak wstać, bo inaczej się nie da. Pieniądze. Dobrze, czy coś jeszcze możemy oszczędzać? Możemy oszczędzać jedzenie. Pięknie, jeszcze tu dorysuję jedzenie. I teraz popatrzcie, co wymyśliliście. Możemy oszczędzać wodę, prąd, pieniądze, papier, jedzenie, gaz, powietrze. I teraz posłuchajcie. Czy wszyscy ludzie oszczędzają? Tak. Na pewno? Nie. A właśnie. A powiedzcie, co my możemy zrobić, żeby na przykład wy przedszkolaki, żebyście oszczędzały wodę? W jaki sposób możemy to robić? Nie. No myślcie, myślcie. Zosiu, proszę. Zosiu może odpowiedz, dobrze? Jak możemy oszczędzać wodę? Jak idziesz myć zęby, to co robimy?
nalewamy wodę do kubka i w kranie się woda cały czas nie leje. Gabrysiu, co jeszcze możemy oszczędzać? Gasić światło możemy. Wojtuś. Zakręcać kran możemy. A teraz powiedzcie mi, jak oszczędzamy papier? Kacper. Nie wolno brać więcej papieru. Nie wolno naraz rysować na kilku kartkach. Wojtuś. Trzeba dokończyć rysunek. Pięknie. Trzeba nie tak dużo kartek używać. Dobrze. A powiedzcie mi, jak mamusia przeczyta gazetę, to co się z nią robi? Czeka się. No jak już przeczyta mama. Maju, to co się robi? To do makulatury. Na makulaturę oddajemy. Dobrze. A mamy teraz, oszczędzamy jedzenie. W jaki sposób? Powiedzcie mi, czy w waszym domu wyrzuca się jedzenie? Nie. Nie. Mamusia, mamusia kupuje tyle, że wystarcza i dopiero robi następne zakupy, czy czasami coś zostaje? Czasami coś zostaje, więc kupujemy za dużo produktów i później one tracą termin i je wyrzucamy. A są dzieci, oglądaliście film, gdzie dzieci nie mają co jeść. Dobrze, więc oszczędzamy. Ale Maja powiedziała jeszcze, że oszczędzamy powietrze. Maju, czy powiesz mi, w jaki sposób oszczędzamy? No co najwięcej spalin produkuje? Samochody. Jest dzień bez samochodu na przykład? Jest i wtedy ludzie jeżdżą rowerem i wtedy oszczędzamy powietrze. No i mamy jeszcze prąd. Tu mówiliśmy, że gasimy u nas światło, ale oszczędzamy jeszcze pieniądze. I gdzie mama oszczędza te pieniądze i tata? W portfelu. Kuba? W banku. W banku. Gdzie jeszcze może mama? Trzeba oddać te pieniądze. Poczekaj. Wiktor? Nie trzeba oddać. Może mama mieć je w portfelu? W kieszeni? W skarbonce. Czy mama trzyma w skarbonce? Nie! A co mama używa, jak idzie do sklepu? Portfela. Portfela. Czy zawsze ma pieniądze w portfelu, czy coś innego używa? Karty kredytowe. O, pięknie. Filip, co mama używa? Mama ma taki plastikowy pieniądz, taką kartę. Powiedzcie mi, do czego jest karta bankomatowa? Do płacenia. Gdzie mama może nią zapłacić? No Ola, gdzie mama płaci tą kartą? Może zapłacić za zakupy w sklepie. Kubuś, gdzie jeszcze? Gdzie? Banku. W banku może wyciągnąć pieniądze, a może wyciągnąć pieniądze za pomocą tej karty? Nie. No jak nie? Tak. Gdzie można je wybrać? Też można pożyczyć. Gdzie za chwilę. Gdzie można wybrać? W bankomacie. Ach, to się nazywa bankomat. No, ale trudne rzeczy. Dobra. Ja ktoś nie ma pieniędzy, trzeba pożyczyć. O, to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Można wziąć pożyczkę w banku? Nie. Można czy nie? Tak. Można. A czy słyszeliście coś takiego jak obligacje czy lokaty? Ja nie. Nie słyszeliście, ale ludzie tak oszczędzają, że kładą sobie i tam im rośnie jakiś procent. Każdy wyciągnie z portfelika swoją złotówkę, weźmie podkładkę, ja mam, i ołówek, i siada. I teraz zobaczcie, ja za chwilę postaram się odbić tą monetę, którą ma Filip. Zobaczcie, kładę monetę, przyduszam ręką, ale patrzysz na mnie, zobaczcie, jak trzymam ołówek, nie tak, tylko go kładę tak, przytrzymuję tu monetę, i zobaczymy, czy coś się tutaj odbije. Zaraz zobaczymy. I co widać? Złotówkę! A, widać. Proszę, spróbujcie teraz.
mam nadzieję, że wszystkie dzieci będą wiedziały, jak należy oszczędzać. Tak, mówiliśmy, popatrzycie sobie później na tablicę, przyczepię różne monety i banknoty i podpiszemy je, a teraz żegnamy się z wszystkimi i pożegnajcie się z dziećmi przed telewizorami. Co się mówi? Do widzenia. Do widzenia.